Kim jest wolontariusz i co to jest wolontariat? Definicji tego słowa nie brakuje, jednak wszystkie można połączyć w jedno. To dobrowolne angażowanie się w pomaganie innym potrzebującym. Dziś od strony młodych wraca do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie działają aż 3 koła wolontariatu, łącząc razem wiele ciepłych serc. Od 19 lat w szkole działa koło PCK. Działamy zarówno na rzecz środowiska szkolnego, jak i lokalnego. Organizujemy szereg akcji. Akcje te prowadzone są z myślą o dzieciach z rodzin najuboższych, z rodzin mających trudną sytuację materialną. My skupiamy się również na problemach naszych uczniów i nasze paczki, które organizujemy i przeprowadzamy zbiórki, trafiają później do naszych uczniów. Obecnie przed świętami włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę i w tym momencie przygotowałam już 20 paczek dla naszych uczniów. Paczki te będą wydawane przed świętami. Akcji, w których uczestniczą uczniowie działający w szkolnym kole wolontariatu, nie brakuje. Pomagają i najmłodszym organizować wyprawkę dla Żaka, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, czy Twój dar serca dla hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Ale też Polakom na Ukrainie. To również honorowe oddawanie krwi. Sorka zachęca nas do udziału w tej akcji i zapisuje nas i przyjeżdżają z Lublina i robimy badania w tym i pobieramy krew dla ludzi potrzebujących. Zachęcili mnie starsi koledzy, którzy już poszli, odeszli, skończyli szkołę. I tak zachęcam każdego, żeby brał akcję w takich po prostu. No. Jesteś honorowym? Tak, tak. Zawsze chciałem pomagać w tej akcji, ale w tym roku uczestniczyłem w tej akcji, pomagałem. Sorka nas na lekcji namawiała. I chciałem spróbować, jak to wygląda i zostałem mile zaskoczony. A dlaczego? Dlatego, że jest miła atmosfera w grupie. Może zbieramy te produkty dla rodzin potrzebujących. Ludzie dobrze odbierają takie akcje? Bo tak. Pomagać? Tak, ludzie chcą pomagać. No pomyślałem, koledzy namówili mnie. Nigdy nie byłem, ale chciałem spróbować, jak to jest. Pomyślałem, jak już weszłem tutaj, zobaczyłem, że można komuś pomóc i mam czas wolny i chciałbym pomóc biedniejszym, co mają trudniej w życiu. A powiedz, dlaczego warto pomagać? Warto pomagać, bo na przykład jeśli mają więcej, inni mają więcej, to można się podzielić i temu biedniejszemu będzie lepiej. Powiedz, czy zdawałeś sobie sprawę, jak się zapisywałeś do tego koła, że jest tyle osób, które potrzebują pomocy? Nie myślałem. Myślałem, jest o wiele mniej osób, ale jeśli dołączyłem, było naprawdę dużo osób. I też chciałem spróbować tego i właśnie jestem. Przez 19 lat istnienia szkolnego koła PCK trudno zliczyć ilość akcji, w których pomagali. Zmieniali się uczniowie, co jest naturalne. Jednak chęć pomocy drugiemu to wartość niezmienna. Tak jak fakt, że zawsze mogą liczyć na siebie. No możemy na pewno na siebie liczyć, bo większość z nas zna się, jako koledzy, koleżanki. No i najbardziej to jest chęć niesienia pomocy, uśmiechu na twarzy innym ludziom. Oczywiście, tak. W kupie jest to czymś przyjaźnie i tak dalej. To naprawdę nie dość, że fajnie spędzamy czas i naprawdę pomoc ludziom to jest tak jakby no, wszystko. Najmłodsze koło działające w szkole, koło wolontariatu, to ponad 50 uczniów od września zaangażowanych w różnorakie akcje. Więc zainteresowanie szkolnym kołem wolontariatu było naprawdę ogromne, przerosło moje oczekiwania. Tu również z drugim koordynatorem wolontariatu, z panem Tomkiem Dziduchem, zrobiliśmy taką małą selekcję z racji tego, że na pierwszym spotkaniu pojawiło się ponad 100 osób, aczkolwiek w związku z tym, że wiele osób dojeżdża i niestety godzinowo są tutaj zależni od przejazdu, ta liczba zmniejszyła nam się do 50 osób, aczkolwiek nie ma problemu, jeśli pojawiają się jakiekolwiek akcje szkolne, młodzież jest otwarta, wręcz sama proponuje jakieś swoje inicjatywy, swoje tematy, które moglibyśmy się zająć. Ostatnio na przykład tu całkowicie byliśmy poza tym. Chłopcy chcieli wziąć udział w turnieju siatkówki, więc tutaj jak najbardziej też i Rada Rodziców i Dyrekcja wyraziła zgodę, nie mając absolutnie żadnego przeciwwskazań, aby wziąć udział w tym turnieju. Więc nie ma problemu z zachęcaniem. Młodzież jest bardzo otwarta, chętna do pracy i do współpracy, więc oby tak dalej.
Tej przestrzeni do działań wolontariackich najlepiej szukać tam, gdzie spędzamy dużo wolnego czasu. W szkole. Tam rozwijamy się, nawiązujemy nowe znajomości. Wolontariat staje się wtedy naturalną częścią codziennego życia, mówią uczniowie. Jestem w szkole wolontariatu, ponieważ chciałbym pomagać ludziom, którzy potrzebują mojej pomocy, a nic mnie to nie kosztuje oprócz poświęconego czasu. No i mi bardzo się to przydaje, czy nawet poprawia humor. A co to daje? Mi to daje satysfakcję z siebie, że mogłem komuś pomóc, że mogłem sprawić, że dla kogoś na przykład ten dzień stał się lepszy. Co robicie na przykład, jak jesteście w domu? W domu kombatanta nagramy w szachy, czytamy książki, słuchamy historii, po prostu możemy porozmawiać z tymi ludźmi, dać im takie poczucie, że mają nas takie wsparcie, że mogą z nami porozmawiać. Że są potrzebni. Że są potrzebni, właśnie. A zazwyczaj oni właśnie. Tak? Mhm. Tu się można zdziwić, ale właśnie często przegrywamy. Znaczy, że też możecie się dużo nauczyć. Tak, bardzo dużo. I usłyszeć dużo bardzo ciekawych historii. Na przykład o wojnie, o ich dzieciństwie. O dawnych czasach po prostu. Wychodzimy co środę. Organizujemy się w określonych grupkach, tam z przyjaciółmi. Chodzimy do tych ludzi. To wszystko zaczęło się od Akademii. Z okazji 11 listopada i Sorka tak zaproponowała, czy nie chcielibyśmy po prostu wychodzić, odwiedzać tych ludzi. Na przykład co środę poświęcamy w ten sposób nasz czas, ale możemy dużo sami z tego wynieść. W czwartki przeprowadzamy spotkania cotygodniowo z kolegą Dawidem, który jest po porażeniu mózgowym i jest niepełnosprawny, jeździ na wózku. Gramy z nim w gry różne, planujemy jakieś wyjścia na zewnątrz, jak będzie ładniejsza pogoda. No teraz niestety pogoda nas ogranicza i musimy zostać tutaj, ale zawsze jakoś to miło spędzamy czas. Ostatnio były jego urodziny, kupiliśmy jakiś tam symboliczny prezent, jedliśmy pizzę, no po prostu staramy się jakoś spędzić z nim czas, żeby jemu było miło i nam. To tylko swój czas, mówią wolontariusze. Dla tych, którzy korzystają z ich pomocy i zaangażowania, to aż ich czas. Często po lekcjach, w weekendy. To nauka współdziałania wszystkich kół. W szkole działa około 10 wolontariuszy. Jest ich mało, ale działają bardzo prężnie, zmieniają się nawzajem. Także jestem naprawdę dumna z moich wolontariuszy, ponieważ nie trzeba ich długo namawiać. Oni chętnie pomagają i wiedzą, że w każdym społeczeństwie są ludzie, którym trzeba pomóc. I bardzo ważne jest jeszcze to do podkreślenia, że pomagamy wszystkim. I osobom starszym, i dzieciom, i tutaj najuboższym, którzy przychodzą, zgłaszają się do Caritasu o taką pomoc. Proszę. Już udało nam się przeprowadzić 7 akcji, oczywiście przy współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, także my się bardzo dobrze uzupełniamy wydaje mi się, że jest to, że efekty tego widać po prostu. Pomagają swoim rówieśnikom, pomagają dzieciom, pomagają seniorom. I to jest bardzo ważne. W życiu każdego z nas zdarzają się kryzysowe sytuacje. Wtedy pomoc innej osoby jest bezcenna. Czasem taka zwykła możliwość szczerej rozmowy z drugim człowiekiem może przynieść niezwykle pozytywne skutki. Często zdarza się i tak, że zmienia się szkoła, ale chęć niesienia pomocy pozostaje. Moją przygodę z Caritasem zaczęłam w gimnazjum, no i kontynuuję ją w klasie, tutaj w szkole średniej. Dlaczego? Bo bardzo lubię pomagać osobom potrzebującym i na przykład jakby kiedyś ja potrzebowała pomocy, to wiem, że na przykład będę mogła liczyć na pomoc innych. Co robicie? Jakie te akcje są, w których uczestniczycie? Jest na przykład akcja, ostatnio była, Tak pomagam, odbyła się ona 6 grudnia. Zbieraliśmy żywność o długim terminie przydatności. Tą żywność przeznaczyliśmy dla uczniów z naszej szkoły, dla tych uczniów najuboższych. Kolejną akcją była zbiórka słodyczy dla dzieci z oddziału pediatrii u nas w Biłgoraju. Zbieraliśmy te słodycze dlatego, że był ten Mikołaj tego 6 grudnia, no i ja sama mam młodsze rodzeństwo i wiedziałam, że no te dzieci się będą z tych słodyczy cieszyły, tak? Siedzieliśmy tak na spokojnie na lekcjach i Sorka zapytała, czy jest ktoś, kto byłby chętny pomagać innym uczniom i ogólnie ludziom z naszego miasta, czy ogólnie państwa. I zgłosiłem się do tego, gdyż jestem osobą, która raczej lubi pomagać osobom. Sprawia mi to przyjemność, także czemu nie? Ta pomoc trafia nie tylko do mieszkańców naszego miasta, ale też i tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. W tamtej zbiórce zbieraliśmy artykuły chemiczne, dzięki którym możemy pomóc Ukrainie na kresach.
i nazbieraliśmy bardzo dużo paczek, bo zbieraliśmy po całej szkole te artykuły. Pomagać można na wiele sposobów. Często bywa tak, że te najprostsze gesty, poświęcony czas, są najważniejsze. Można pomagać wielu poprzez zbiórki, ale też tej jednej, zawsze po prostu całym sercem.